Cześć, witam Was na kanale Piłkarska 11. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o Ekstraklasie, więc zaczynamy. Zacznijmy sobie od pierwszego meczu. Oczywiście tym razem mówię o tych meczach, które już minęły. Jest poniedziałek, kolejka zakończona. Pierwszym meczem, który był w miarę ciekawy, jeżeli chodzi o wynik, bo widowisko wcale nie było już takie ciekawe, jest to mecz Pogoń Szczecin-ŁKS. Mecz się zapowiadał na pogrom Pogoni Szczecin, ponieważ Pogoń Szczecin zajmuje trzecie miejsce, a ŁKS zajmuje ostatnie. Jednak, co ciekawe, ŁKS już w ostatnich minutach miał szansę na objęcie prowadzenia, jednak świetna interwencja bramkarza Pogoni z Stipicy, według mnie jednego z lepszych bramkarzy w polskiej lidze obok Duszana Kuciaka, uratował tyłek Pogoni, ponieważ by przegrali z ŁKS-em, ostatnią drużyną. Dlatego uważam, że nie było to ciekawe widowisko. ŁKS na pewno grał pod wynik. Mecz po prostu nie był ciekawy. Ale na pewno już bardziej był ciekawy mecz Raków Częstochowa-Arka. A konkretniej Arka Gdynia oczywiście była gospodarzem i gościła Raków Częstochowa. Mecz był na tyle ciekawy, że z wyniku 0-2 na tablicy pod koniec meczu widniał wynik 3-2 dla Arki. Pierwszą bramkę strzelił już w 4 minucie Szczepański dla Rakowa, w 39 Petraszek dla Rakowa również, a całe widowisko rozkręciło się w 72 minucie, kiedy bramkę kontaktową strzelił Muński dla Arki. A w 89 minucie Wejenowicz wyrównał i mecz był już ciekawy, nawet bardzo ciekawy, bo wydawało się, że to Raków zaskoczy Arkę, a jednak to Arka potrafiła wyrównać. I w ostatniej akcji meczu Michalejewicz wystrzelił bramkę na 3-2 i Arka wygrała. Jest to ten sam piłkarz strzelił bramkę w derbach pod koniec meczu, czyli ma szczęście, takie bramki cieszą najbardziej. Kolejnym meczem jest to szlagier tej kolejki, ale według mnie bardzo duże zaskoczenie, ponieważ Legia wygrała 4-0 z Jagiellonią. Oczywiście Legia była faworytem, ale że wygra 4-0. Jagiellonia sprowadziła dwóch piłkarzy, świetnych piłkarzy. Ariela Borysiuka, który przyszedł z Szeryfu z Ligi Mołdawijskiej. Mówiłem pół roku temu o nim na odcinku, i że jest to dziwny kierunek, wrócił do Ekstraklasy. A Makuszewskiemu od jakiegoś roku nie wychodziło w Lechu Poznań, nie łapał się do kadry. Trochę było urazów u tego zawodnika, ale jest to świetny zawodnik, już doświadczony grą w Ekstraklasie. Na pewno pomoże Jagiellonii. A jeżeli chodzi o cały mecz, to w 7 minucie Wesowicz strzelił gola na 1-0. Później w 30 minucie bramkę zdobył Kante. Według mnie Kante to był zawodnik meczu, ale o tym powiem później. W 57 minucie ponownie Kante. A w 90 minucie Pelkast, jest to nowy zawodnik Lecha, zadebiutował i jej zaliczył wejście smoka. A jeżeli chodzi o bramki Kante, jedna była to taka kopanina, jeszcze należąco, i na pewno jak widzowie oglądali mecz w telewizji, to z pierwszego ujęcia nie wiadomo, czy był gol, czy nie było. Jednak już po powtórce z kamery za bramki już było widać, że oczywisty gol był. A druga bramka to była, tak polegała na tym, że Kante podskoczył, zmylił bramkarza i wpadł gol. Według mnie Kante zawodnikiem meczu. I miał szansę na strzelenie hat-tricka, jednak po kontroli VAR nie została uznana ta bramka. Kolejny mecz się zapowiadał bardzo ciekawie. Piast Gliwice grał z Krakowią. Krakowia zajmowała drugie miejsce, nadal zajmuje, i miała tyle samo punktów co Legia, jednak mecz się zakończył 1-0. Milewski uderzył bardzo mocno
i bramkarz Krakowi był bez szans, miał już tą piłkę, no już wybijał tą piłkę, ale strzał się okazał za mocny. I takim oto sposobem Legia uciekła. Kolejnym meczem, już ostatnim w tym kolejce, był niezwykły mecz walki. Lech-Lechia. W 51 minucie Karol Fila zanotował czerwoną kartkę, a wydarzyło się to po dwóch żółtych, drugiej żółtej kartce. Według mnie ten faul to był na wolnego, ale nie był na drugą żółtą kartkę, bo jak wiemy, sędziowie mają takie zalecenie od PZPN-u, że ta druga żółta kartka, która już zamienia się na czerwoną, musi być bardziej taka, jakby to powiedzieć, musi być bardziej widoczny faul. A w 83 minucie Duszan Kuciak zaliczył bramkę samobójczą, ale jednak to był ciężki strzał, od słupka piłka się odbiła i Kuciaka uderzyła w bark i wpadła do bramki. Na pewno nie winiłbym Duszana Kuciaka, bo sam mówiłem w trakcie meczu, że jeżeli Lechia by strzeliła gola, to Kuciak by był na pewno zawodnikiem meczu, bo ratował dużo razy Lechię. I przed tym golem jeszcze Lechia miała szansę na objęcie prowadzenia, jednak Patryk Lipski nie strzelił po świetnej wrzutce Mladenowicza. A w 90 minucie Marchwiński oddał strzał za pola karnego, był to bardzo mocny strzał. I tak zakończył się ten mecz, 2-0. Kolejosz na pewno zagrał lepiej, ale myślę, że ta czerwona kartka dużo zmieniła w tym meczu. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Nie chcę analizować tabeli, to tak się prezentuje tabela. Właśnie wam się wyświetla. Legia prowadzi, Krakowia ma dużą stratę, ŁKS ostatni. Tak w dużym skrócie. A teraz wam się wyświetla. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do subskrypcji. Cześć!